że jak jest brudny, to bierze kąkiel. Ciekawe, czy na przykład jak jest na weselu, to pije kąkielona. Ciekawe, czy jak budował dom, to budował go kąkielnią. Ciekawe, czy na obiad je chili kąkielne. Ciekawe, czy on czasami nie jest z kąkielc? Ciekawe, czy jakby był papieżem, to wybierali by go przez kąkielawę. Siódma woda po kąkielu. Przed wami Paweł Kąkiel! Siemanko, Białystok! Dobrze, ja strasznie lubię występować, strasznie lubię wychodzić tak na scenę, jak są takie wielkie brawa, wiecie, tak się niesie po tej sali, jak jest nasz takie dreszcze człowieka, przechodzą, włosy stają dęba, wiecie, o co chodzi? Nie tak jak teraz, to też się umówmy. To były brawka w stylu takie, nie, Mieszko, zostań. Mieszko, po chuj idziesz, po chuj nam on. Tak były bite brawa, no. No gdyby mój stary tak bił, to by go matka na niebieską kartę nie zgłosiła, nie? O, śmieją się, jest patologia. Moi, kurwa, co? Łomża przyjechała, co? Ja rzuciłem ten żart w ogóle o niebieskiej karcie w Warszawie i jest cisza na publicy. I ja do gościa mówię, a ty w ogóle wiesz, co to jest niebieska karta? I on tak na mnie patrzy i mówi, jakiś wjazd do Unii Europejskiej? Co? Ale faktycznie znam ludzi, którzy dostali niebieską kartę za przemoc domową i do Anglii, do Niemiec przed wyrokiem. No, co u mnie? Brata mam w Anglii. Ale z narzeczoną pojechał, także dziewczyna jest w Londynie, a ma syndrom sztokholmski, nie? Nie śmiejesz się, bo nie wiesz, co to jest, co? Doczytaj, przed snem będziesz miał bekę, to spoko. Ja się tak śmieję z ojca, z brata, wiadomo, z nich najłatwiej, nie chodzą na te występy, to można. Ale mega fajni ludzie. W ogóle mój tata w młodości był sportowcem. Ktoś jakiś sport uprawia, brawka? Jesteś najbliżej, jak masz na imię? Kasia. Kasia. Jaki sport? MMA. MMA. W sensie zawodowo, czy po prostu mąż cię napierdala, ty się bronisz? Już nie, tak? Ja pierdolę. Dobra. Kasia, najważniejsze wyjść z patologii, tak. Okej, MMA, dobra, fajny sport. Kto jeszcze tutaj jakiś sport uprawiał? Jakieś brawka, coś? Kto tu był? Nie będę obrażał. Podniosłeś rękę? Nie, podrapałeś. Drapałeś się, po treningu swędzi jeszcze, co? Po prostu nie myty. A co, jakieś bieganie, coś? Nic? Nic. Twoja dziewczyna mówi, że nic, tak? Popracuj nad kondycją, no. Mój tata w młodości trenował boks, także mama do dziś, jak w zegarku chodzi, tak? I to z sukcesami, bo on był młodzieżowym wicemistrzem województwa chyba do lat 17. Jest sukces? No jest, no kiedyś było w chuj więcej województw, nie? To też łatwiej. Jak się zostaje mistrzem, w ogóle wicemistrzem w boksie? Musisz się zgłosić na walkę z mistrzem i przegrać. Raz jak byłem mały, tata mi najebał, jestem trzeci w województwie. Ale mój tata miał talent. Mój tata w ogóle jak trafił jakiegoś gościa prawą ręką, miał taki cios, że gościu padał od razu. Nie było typa, ale nie miał refleksu. Ważny jest refleks u boksera? Bardzo ważny. Zniszczyło mu to karierę w ogóle, ten brak refleksu. Bo wyjął za późno, zrobił syna, musiał iść do roboty. Co, nie spodziewałeś się, że ten żart się skończy w mojej matce, co? Ale żył marzeniami, bo on oglądał Rockiego w dzieciństwie. Bo on akurat był dzieckiem, to do kin wychodziła Rocky 1, 2, 3. Rocky był biedny, został mistrzem świata, był bogaty. Zajebista historia i mój tata to oglądał i się inspirował. Ja w młodości miałem ciężej, bo do kin wychodziła Kung Fu Panda. Żył marzeniami. Pytanko do ciebie, jak masz na imię? Piotrek. Jakie miałeś marzenie w dzieciństwie? Kim chciałeś być? Pilotem chciałeś być, bo świetnie zmieniałeś kanały, tak? Pilotem chcesz być, z samolotami latać. Wiesz, że nie macie lotniska, nie? Ale co, samoloty? Czy helikopter? Samoloty. Okej. Jeszcze się uczysz, czy...? Jestem maturzystą tegorocznym. I co? I na jakąś tam związaną z marzeniami? Troszkę inaczej, bo architektura. Myślałem, że maturę ujebiesz po prostu i wiesz, że nie. Ale architektura, tak? Czyli nie samoloty? Tylko budynki, czyli
wieże. Na przykład dwie wieże jesteś w stanie zbudować. Lepiej budować niż rozpierdalać, wiadomo, nie? Dobrze w tym kierunku. Dobra, czyli fajne marzenia. Tutaj architektura, powodzonka na maturze. I tu dziewczyna, ty, tak. Jak masz na imię? Magda. A ty kim chciałaś być? Marta, przepraszam. Marta, kim chciałaś być w dzieciństwie? Piosenkarką, okej, okay, też ładnie. I czym się zajmujesz w takim razie? Aparaty dentystyczne. A to podśpiewujesz sobie wtedy, czy coś? Pan Damian, ale ma krzywe zęby, o chuj. Coś, nie? Nie śpiewasz? Nie umiesz śpiewać po prostu. To jest problem. Chociaż mandaryna jest znana, kurwa. To... Znacie Every Night? Już wam mówię, kim ja chciałem być, jak byłem mały. Tylko szybkie pytanie do ciebie. Jak mam na imię? A Mieszko krzyczał, zapowiadał, kurwa. Nie pamiętasz, co? Mam na imię Paweł, zapamiętaj to imię, bo może niedługo będziesz je krzyczeć. Pewnie na policji, co? Ja jak byłem mały, chciałem być adwokatem. Dlaczego? Bo bardzo lubiłem te batoniki Pawełek Adwokat. Dlatego. Kładłem sobie ten batonik na biurku, miałem imię, stanowisko, Pawełek Adwokat. Dobrze, że nie lubiłem tego smaku rumu, bo bym był Rumunem, nie? No nie, ja tak sobie żarty ze wszystkiego robię zawsze, od zawsze. Dosyć ciężko jest ze mną wytrzymać w ogóle. Ale Kasia, dziewczynę miałem, wyobraź sobie. Bardzo udany związek. 4-letni. Już dlaczego udany? Bo na odległość, kto by ze mną wytrzymał, kurde. Super nam się żyło, no bo wiesz, ona w Olsztynie, ja w Warszawie. I w tygodniu było tak, że wiesz, godzina 22, ja jej mówię, kochanie, idę już spać, wiesz, jak ważne jest dla mnie 10 godzin snu, nie dzwoń, nie pisz, nie przeszkadzaj mi, bo mnie wyrwiesz z fazy REM i z chłopakami na kluby, wiadomo, nie? Ale przychodził weekend i było święto, bo Paweł przyjeżdża. Ja jestem Paweł, to ja przyjeżdżałem. No bo tak, ona robiła kolację, ubierała się w ładne ciuszki, zawsze była pomalowana, Kasia na jej ciele żadnego zbędnego włoska, wiesz, o co chodzi, nie? Też miała łatwiej, bo po chemii była. Co? Co? O co chodzi? Technikum chemiczne miała skończone. Miała zrobić taką pastę, że sobie smarowała całą nogę tą pastą i takim plastikiem po 5 minutach przejeżdżała i wszystkie włoski schodziły i też miała raka. Nabijam się, no. Z lipca była znak zodiaku, rak. Ludzie, chociaż też niestety już nie żyje. Ale nie na raka, spokojnie, normalnie. Tirium pierdolną. Jak w pracy była. Ale super śmieszne, nie? Że mam byłą kurwę, która nie żyje. Super nam się żyło, ale ona w pewnym momencie przyjechała do mnie na weekend i mówi do mnie Paweł. Mówię, kurwa, 5 razy moje imię bez przyjebania się pomiędzy, to już jest coś nie tak, nie? I mówię, rozjebałaś auto. Ona mówi, nie. Ja mówię, puściłaś się. Ona mówi, nie to. Ja mówię, to o co chodzi? No mówi, Paweł, dojeżdżamy do siebie co weekend, studia już pokończyliśmy. Po co my tyle dojeżdżamy? Zobacz, zostawiłem już u ciebie szczoteczkę, zostawiłem już u ciebie godność. Paweł, gdzie jest moja półka na ciuchy? Ja mówię, jak to gdzie? W Olsztynie, widzimy się za tydzień. A ona mówi, Paweł, zamieszkajmy razem, to ci się opłaci. I ona uderzyła w mój czuły punkt. Skąpstwo. Bo ja jestem spod Grudziądza. Wiecie, gdzie jest Grudziądz? Dla tych, co nie wiedzą, koło Torunia, taki Radom Północy, można powiedzieć, nie? Biednie w chuj. My tam pieniądze traktujemy jak Yeti. Tam nikt nie widział. Jak ktoś mówi, że widział, to robimy egzorcyzmy i napierdalamy go kijami, bo to jest niemożliwe. Kojarzycie Rafała Paczesia? Jak Rafał Pacześ mówi jebać biedę, to nas dupy bolą. Tak jest biednie. I ona mówi, zamieszkajmy razem, w twoim życiu się, Paweł, nic nie zmieni. Co? Zmieniło się w chuj. I jesteście parą, rozumiem, tak? Mieszkacie razem? Długo? 9 lat. 9 lat, to już w chuj długo. Jak masz na imię? I Julita. Piotrek, czy ty, jak zamieszkaliście razem, też odczułeś, że się dużo zmieniło? Tak. Życie łóżkowe? Tak. Fuj się nie zmienia, strasznie się zmienia. Mogę zadać ci intymne pytanie? Piotrek, tak? Piotrek, czy ty masz problem z uprawianiem seksu? Ale przestań przytakiwać, to jeszcze nie jest koniec pytań. W trakcie okresu, w trakcie, kiedy ona ma te dni. Czy to jest dla ciebie problem? Bo niektórzy faceci mają z tym luz, niektórzy nie. No, po prostu tam po wszystkim mordę z krwi tylko umyjesz i do dzieci, co? Dla mnie to jest najbardziej romantyczny seks w związku właśnie. W te dni.
Dlaczego? Bo to jest, ja oczy w oczy, ja nie odrywam wzroku, ja nie chcę tej rzeźni widzieć, kurwa. Co, ja jestem w rosyjskim wojsku? Co, za szybko, co? That's what she said. No, musisz mieć super życie. Mnóstwo rzeczy się pozmieniało. No, po 2 miesiącach już siedzenia takich w mieszkaniu, my oglądaliśmy Netflixa, piliśmy wino i się wyzywaliśmy. No, super życie. Już mówię w pewnym momencie, no musimy coś zmienić i zacząłem ją, mówię, na randki ją zacznę zabierać. No i zabrałem ją na spacer, bo był za darmo. W Warszawie szliśmy sobie schodkami nad Wisłą, to jest takie 7 kilometrów wybetonowane, nie? Tam jakieś budki z lemoniadą, hot dogi, kupiłem jej lemoniadę, kurwa 19 zł za kurwa cytrynę z wodą. I ona sobie pije tam i ten, idziemy, no ale niby fajnie, bo jest słoneczko, bo to była połowa września, ale 23 stopnie, no to zajebista pogoda. I tak słońce zachodziło na takie pomarańczowe, na takie, kurwa, tak romantycznie. Od wody to się wszystko odbijało, ona robiła zdjęcie. Mówię, o Boże, koleżanki mi nie uwierzą, jak jest pięknie. Ja mówię, tak, bo nie mają, kurwa, okien. Idziemy, no ale jest super, wszystko miło, ale ona ciągle tylko, że ale komary. I to, ta komary, bo nad wodą, no to wiadomo, że tego robactwa jest od cholery. I ta komary, już taki zdenerwowany, no bo to psuje mi dzień, nie? Jest miło, romantycznie. I w pewnym momencie przechodzimy pod drzewem i coś jej spadło na ramię, jakiś robak. I tu tak sobie biega, nie? Próbuje nie spaść. I ja mówię, kochanie, mówisz, że wszędzie komary, a to, co ci siedzi na ramieniu, to nie komar, nie? I ona tak patrzy i takie, a! Zabij to! Zabij! I tak zrzuciła i ja rozdeptałem tak szybciutko, bo wiadomo, że jestem bohaterem. I ona mówi, co to było? Ja mówię, ty, takie rozdeptane, to nie widać, ale chyba stonoga, wiesz, taka. I taka druga podeszła do tej pierwszej, tak? I zobaczyła ją rozdeptaną, nie? I tak postała nad nią chwilkę i podniosła główkę tak na mnie. I tak się jej oczka szkliły w ogóle, takie, chyba płakała na moje, nie? Ja mówię, kochanie, ona mi chce chyba coś powiedzieć. Ja mówię, nie wygubię się, rybaki. Ja pierdolę, jakie to smutne. To na pewno stonoga. A ona mówi, a co ci powiedziała? Ja mówię, ona powiedziała, ziobro, ty kurwo jebana, przestań mi rodzinę prześladować. To ewidentnie była stonoga. I to bardzo rzadki okaz, bo na wolności. No, no, wkurwiła się na mnie, no. Bo tak naprawdę to robaki nie mówią, nie? Wkurwiła się, no. Wy co, 9 lat już razem. Mówisz jeszcze jakoś słodko do Julity? Tak, jak żeby było jej miło, tak żeby może coś tam się działo? Jak mówisz do niej? Śmiało, nikomu nie powiem. Skarbie, ładnie, ładnie. A ty do niego? Misiu, bo przytył, co? Misiu. Dobrze, ładnie. Jakieś jeszcze parki tutaj mamy? Jakieś takie z mniejszym stażem? Wy jesteście z mniejszym stażem, co? Jak się odsunął od niej na początku, że... Ile wy razem? Pół roku. O, to jeszcze tak na świeżo, to jeszcze nie wiesz, co jej odpierdala, jak się wkurwi pewnie, co? Też jakoś słodko? Na początku jest zajebiście, to już nie pytam. Na początku, ja to żonglowałem tymi ksywkami na początku. Ja to najczęściej mówiłem do niej na początku tak, skarbie, misiu, słonko, dupa wyżej, kociaku, to... Z tych, co pamiętam najczęściej. Ona najczęściej do mnie mówiła też, misiu, kotku, nic się nie stało, następnym razem dasz radę. Zobacz, ile mamy czasu na sen, to... To tak najczęściej, nie? Ale po 3 latach, bo to już tyle, no ja po 3 latach już mówię, no nie, ty mój mały Hitlerku. Kurwa. Chociaż była totalnym przeciwieństwem Adolfa Hitlera i to chciałbym zaznaczyć z pełną stanowczością. Dowiedziałem się, jak przyjechała wycieczka z Izraela, że dla niej obrzezane penisy to w każdych ilościach. To... W ogóle też mam żart o Izraelu, on jest w ogóle nie antysemicki, mogę powiedzieć? Mogę? Mogę? No to On lubi takie. Bo w Izraelu, w kraju, jest bardzo wysoko rozwinięta edukacja wczesnoszkolna. Ta taka do klasy 1-3. Dużo bardziej niż w Polsce, ale tylko wśród chłopców. Taka ciekawostka. Tam jak chłopiec idzie do pierwszej klasy podstawówki, dostaje od razu całą wyprawkę od państwa. Plecak, piórnik, zeszyty, książki, całą wyprawkę dostaje od razu od państwa, bo mają taki program socjalny, skórka za wyprawkę. Super jest ten żart, moim zdaniem. Ja się śmieję za każdym razem, jak opowiadam. No ale my się kłóciliśmy, no. No 9 lat, no Piotrek, co robi dojrzały facet? Jak jest kryzys w związku, zależy mu i chce go naprawić. Co robisz? Trudne pytanie mi zadajesz, tak? Czy ja ci zadaję trudne? Co robisz? Ale co, jakieś kwiaty? Jakieś przepraszanie? To pewnie, że można przeprosić. Brawa tutaj dla Piotrka. Piotrek jest lamusem. Grałem w Grudziądzu i gość mówi, dzieciaka jej robię, teraz nie odejdzie, nie? Dobre, nie? Co zrobił Paweł?
ja jestem Paweł, to jest... A o mnie? Poszedłem się najebać z kumplami, no. Żeby mi wytłumaczyli, kurwa, jak działa świat. No i tak piję, jestem już bardzo pijany, żalę się i kumpel do mnie mówi, po co dalej pić to samo piwo, skoro czujesz, że uleciał gaz? Mówi, Janusz, jakimś jesteś poetą w chuj, nie? Janusz, chodź się przytulę. I tak przytulam Janusza. I był z nami Mateusz Socha, też pewnie kojarzycie. I Mateusz mnie tak klepie w ramię i mówi, Paweł, najebałeś się, przytulasz się do telewizora. I to był Janusz Panasewicz na MTV. Ma taką piosenkę, wygoogluj sobie, będziesz miał bekę przed spaniem. No, ja tak się odwracam, patrzę na Mateusza. Mateusz to jest takie ciasteczko trochę, długo w związku. Też mówię, Mateusz, kurwa. Przecież ty sobie zajebiście radzisz z dziewczynami, pomóż mi, co mam zrobić, żeby ją odzyskać, żeby znowu był ten związek, jak trzeba. I on mówi, to jest proste. Ja mówię, ale to co? No on mówi, zrób tak, żeby była zazdrosna. Ja mówię, jak mam zrobić, żeby była zazdrosna? On mówi, proste, wyruchaj inną, będzie w chuj zazdrosna. Ja mówię, okej, to jest dobry trop, ale od 3 lat nikogo nie podrywałem, ja nie wiem, jak to się robi. A on mówi, Paweł, a na co lecą laski? Ja mówię, Mati, na ciebie, ale ciebie do łóżka nie wezmę. On mówi, na lans, na pieniądze, musisz się pokazać. Ja mówię, no kurwa, przecież, że tak, nie? Mówię, kupię furę, podjadę tutaj pod lokal, jak będziecie na przykład wychodzić tutaj z wydarzenia, pojeżdżę trochę na ręcznym, bo popisuję się, no i wszystkie dupy moje, nie? I tak zrobiłem. Wszedłem na automoto, poszukałem fajnego auta w moim budżecie do 4000. Padło na Golfa 3 i powiem wam, że potem faktycznie dużo jeździłem na ręcznym. A? Co, nie spodziewaliście się, że tak szybko przejdę od motoryzacji do masturbacji, co? Ja teraz automatem jeżdżę, mam jedną rękę wolną. Nieważne, nieważne. Wie, chuj, nie słucham kolegów, nie? Znalazłem w internecie poradnik, jak radzić sobie z kobietami. 99 zł. Dałem temu panu te pieniądze, bo przecież się zna. No i znalazłem, że to jest tak, że kobieta już ci mówi, odchodzę, już jest spakowana, już wychodzi. Wystarczy powiedzieć jedno zdanie, to jest 5 słów i to ratuje każdy związek. Jakiś pomysł? Nie? To zróbmy tak. Trzeci rząd, tutaj od ciebie byśmy zaczęli. Jak masz na imię? Kasia, słuchaj, wyobraź sobie, chcesz odejść i to będzie takie, po jednym słowie wymyślimy, dobra? Rzuć pierwsze słowo, takie zdanie, które ratuje związek. Sobota. Sobota. Oryginalnie. Dobra, dalej? Idę. Sobota, idę, okej, okay, okej, okay. Nie wiem, czy to idzie w dobrą stronę, ale chuj wie, co u was działa, nie? Dobra, dalej? Na. Na, a ty cały czas mówisz? Nie, po kolei lecimy. Sobota, idę. Śniadanie. Na, śniadanie. To, tak? Do. I to jest 5 słów, tak? No i odchodzę. Sobota, idę na śniadanie do. Co? Jesteś chory? Że ja muszę zostać i się tobą opiekować, tak? To o to chodzi? Ale grałem w Łodzi, tam 5 typów, było jeden po drugim. Ja mówię, no to po jednym słowie. A oni, okej, okej. Mówię, no to proszę. A oni tak. Mam dużego kutasa, hopsasa. Hopsasa było tak dodane, bo po prostu zostały wolne słowa. Pierwsze 3 wykorzystały tutaj. Czy to by cię przekonało do zostania w tym związku? To prędzej, co? Tak? Inne 5 słów znalazłem w poradniku, żeby pokazać gest, żeby pokazać, że zależy. Są wyprzedaże, weź moją kartę. No? Można zaimponować kobiecie? Pewnie powiesz, Paweł, kurwa, tyle pieniędzy, dać jej rozjebać wszystko, co masz na karcie? Miałem 200, no. Naprawdę mi na niej zależało, no ale też znam cenę ruchania na mieście, także. Pozdrów mamę. Dobra, nieważne. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Poszła na te zakupy. Ja mówię, zrobię jej taki wieczór, żeby się na nowo we mnie zakochała. Tak, zrobiłem pyszną kolację przygotowałem. Zrobiłem tajski ramen z pyszne.pl. Sztos mi wyszedł. Mówię, tak siebie odświeżę. Zrobię sobie takie męskie spa, żeby się jej na nowo podobać. No i zrobiłem sobie tak, że obciąłem sobie paznokcie u rąk. Tyle w sumie. Ja u stóp nie obcinam, bo jak się nosi adidasy, to się o buty wyciera, to zupełnie niepotrzebne, one się wycierają same. Ona wraca, ja mówię, zapraszam kochanie, tutaj kolacja, zjedliśmy kolację, mówię, zapraszam kochanie, niespodzianka, przygotowałem ci kąpiel, masz wannę pełną ciepłej wody, bo nie spuszczałem po sobie. Wzięła kąpiel, wraca za pół godziny i mówi, może byśmy obejrzeli, a ja mówię, i zaczyna lecieć muzyka w tle. Ale nie jakaś Jan Kleosia, kurwa, Żabson, coś tam. Leci Barry White. Panowie, Barry White pisał muzykę do Uprawiania Miłości. Piotrek, jakbyś miał dzisiaj taki wieczór, że może by tam coś było i chciałbyś podkręcić, puść Barry'ego White'a. Jak zapomnisz, jak się nazywa, wpisz na YouTubie, tak jak ja, muzyka do ruchania wyskakuje pierwsza. Ja mówię, kochanie, żadnych filmów, zapraszam do sypialni, proszę się położyć na brzuchu. Położyła się na brzuchu, zrobimy jej 5-minutowy masaż pleców. Kur, mam minutę na plecach, potem już na dupie, ale...
Masaż był zrobiony dobrze. Odwracam ją, chcę ją pocałować i tak się do niej zbliżam, chcę ją pocałować i ona robi tak. Co jest? Uniknęła mnie. Chcę ją pocałować, a ona... Co do chuja? Do trzech razy sztuka. I ona... Mówię, no po chuj się szczepiła tą trzecią dawką, teraz ma autyzm. No ale ona tak patrzy na mnie. Ja mówię, co jest grane? Kurwa, coś jest nie tak. No wszystko zrobiłem jak trzeba. Ja ogarnięty, męskie spa, zęby umyte, ty kąpiel, zakupy, masaż, muzyka, jedzenie. Wszystko było, kurwa, jak w książce pan napisał. Co jest nie tak? A ona mówi, no właśnie, bo ty po tej kolacji te ząbki umyłeś, a ja nie umyłam ząbków i ty masz świeży oddech. Ja mam nieświeży, ja mam dyskomfort, ja się nie będę całowała. To ja tak naiwnie mówię, no to... No to może idź umyj, nie? A ona tak leży już pod kołderką, mówi, ale już się ułożyłam. Weź, no pojutrze mam na rano, choć się wyśpimy. Co sobie znowu wstydu przed snem będziesz robił? I się wkurwię. Zdenerwowałem się i mówię, no to kurwa, halo, będzie ten seks, czy nie będzie? Ona mówi, nie, bo te ząbki nie umyte, dyskomfort. Ja mówię, o, to może loda mi zrobisz, chuja akurat nie myłem. Ale coś tam, że adwent, że żadnego mięsa. Mówię, o nie, Bogiem ty się nie zasłaniaj, to on cię stworzył z ssakiem. Jebnęła drzwiami, jak wychodziła, no. Poszła gdzieś tam do kuchni czy coś, tak leży 5-10 minut, mówię, kurde, no, zepsuł się naprawdę fajny wieczór, nie? Zainwestowany czas, tak się człowiek starał, mówię, może to się da jakoś jeszcze odratować. I otwieram drzwi, tak patrzę, co ona robi, a ona stoi przy otwartej lodówce, nie? Żeby raz poszła pobiegać, że zajadając smutki, nie zajadać smutki, tylko żeby poszła raz pobiegać, na MMA, cokolwiek. Ona nie w lodówce, kurwa, ze smutku będzie zajadała. No ale tak patrzę, że ona ma te drzwi tak otwarte, widzę tylko kawałek jej głowy. No i tak stoję minutę, dwie i żuchwa się i nie rusza. Mówię, no albo połyka w całości. A jak ją znam, to nie połyka. Albo coś jest nie tak. I mówię, kochanie, co się stało? Czego tam szukasz w tej lodówce? I ona tak się wychyla. Mówi, szukam chłodu z tej lodówki. Chłodzę się tą lodówką, bo mam ostatnio uderzenia zimna, gorące, na zmianę. Czytam w internecie, to menopauza. Pierwsza myśl? Że można już bez gumy, pewnie, że tak. Przecież jaka to jest oszczędność, też dla domowego budżetu. Przecież na prezerwatywy to idzie przynajmniej 50 zł rocznie, kurwa. Ale mówię, chwila. Ty masz 25 lat, ty nie możesz mieć jeszcze menopauzy. I tak się rozglądam. Mówię, zobacz, kochani. Jest wrzesień, mamy okno uchylone. Grzać zaczęli, kaloryfer na piątkę. Zimno, ciepło. Kochanie, ty nie jesteś stara, ty jesteś po prostu głupia. I rozwiązałem jej problem medyczny. Czy mi podziękowała? Chuja, kurwa. Wkurwiła się jeszcze bardziej, poszła na kanapę, usiadła gdzieś tam w rogu, wzięła telefon, ona ze mną nie gada. Mówię, kochanie, może tutaj jakąś herbatkę dla ciebie? Ona mówi, nie gadam z tobą. Ja mówię, może bym ci oświadczył? Nie gadam z tobą. W ogóle to już było tak kuresko obrażone. Ja mówię, no to ją wezmę sposobem. Słuchaj, jaki sposób jest, nie? Usiadłem na tej kanapie, ale w drugim rogu, totalnie niezainteresowany nią, nie? No i tam sobie włączyłem telewizor, skaczę sobie po kanałach. Tam jakiś program był sportowy, to akurat MMA, tam było, coś było tutaj, by Kasię zainteresowało. Potem przerzucam sobie tam jakieś sprawy dla reportera o przemocy domowej, to też by Kasię zainteresowało. Potem, że ten zamach World Trade Center, rocznica, no to tutaj wiadomo, nie? Skaczę sobie po tych kanałach. No jest w pewnym momencie kanał historyczny i mówi lektor, że Maria Skłodowska-Curie zdobyła dwie nagrody Nobla. Ja tak pod nosem mówię, dwie? W tamtych czasach spokojnie zdobyłabyś trzy. Tak się lekko uśmiechnęła, tak i drgnęło, nie? No bo doceniłem jej inteligencję. Nie po to rozwiązuję krzyżówki przez tyle lat. Przerzucam kanały, mówię, to jest dobry trop, szukam. No i jest kanał sportowy, że Justyna Kowalczyk zdobyła 4 kryształowe kule w biegach narciarskich. Ja mówię, 4? W twojej formie zdobyłabyś 5. Tak drgnęło jej tutaj, no bo doceniłem te 10 przysiadów zeszłego tygodnia. Przerzucam kanały, jest Animal Planet, że samica świń zje 20 kg ziemniaków dziennie. Wykonanie lekką ręką, trzy dychy, opierdoli, życzę ci dokładkę piętą. I też się śmiała, no. Jak się śmiejesz, to się nie możesz złościć. Jak się nie złościsz, to nie ma kłótni. Jak nie ma kłótni, to co jest? Seks na zgodę, tak. Najlepszy seks w życiu człowieka. To jest też ważne, żebyś się tak nie godził ze zwierzętami. To jest bardzo ważne. Seks na zgodę. Ja czasami specjalnie się kłócę, żeby był seks na zgodę. Ja czasami do domu rodzinnego pojadę z ojcem się pokłócę, żeby... Nieważne. Nie idźmy w to. No i...
zwierzęcy seks mamy, ten seks na zgodę. No taki mamy. Każdy robi w tym łóżku to, co najlepiej umie, czyli ona się położyła na plecach. Tyle, nie wiem, na co czekacie. To jest mój zwierzęcy seks. Kojarzycie oposy? Oposy chcą, żeby dać im spokój, udają martwe, to jest... To jest mój zwierzęcy seks. Ale ja się nie zrażam, ja strasznie lubię, w ogóle takie lubię też dobre wrażenie po sobie zostawić. Ja jestem z tych, słuchaj, że płatki róż rozsypię przed, buzi w czółko dam po, 200 zł na poduszce zostawię, no... No jest dobrze, kurwa, no i... No i zaczynamy się kochać, jest zajebiście i zaczyna się jej podobać, ale mówiłem, że był wrzesień, my te okna były uchylane, już się zimno zrobiło, taką chrypkę złapała, no i my się kochamy i ona w pewnym momencie zaczyna krzyczeć: o, ruchaj mnie, ruchaj mnie! Ja mówię, teraz okna były uchylane, sąsiedzi to słyszą, pomyślą, że jakiegoś żula rucham, kurwa. Więc ja damskim głosem: o, Paweł, jesteś najlepszy, Boże, Paweł, jeszcze nigdy tak nie miałam! Super podniecające w ogóle udawać damski głos, to chciałem wam powiedzieć. Od tego czasu zawsze tak robiliśmy. O tym sąsiedzi myśleli, że sypiam z dwoma, kurwa. Dzień dobry mi na klatce zaczęli mówić. Do rady osiedla mnie wybrali. Mój głos ma znaczenie. Przeszła jej ta chrypka, kochamy się, zamknęliśmy. Jest zajebiście, kochamy się. No i jest ten moment kulminacyjny, Piotrek, wiesz, o co chodzi. No jest ten moment kulminacyjny, ta trzecia minuta seksu, no już to jest... No i ona krzyczy: Paweł, głębiej! No to ja tam głębiej. Ona krzyczy: Paweł, głębiej! A mi się już penis skończył. A ona krzyczy: Paweł, głębiej! Ja mówię: głębiej to nie wiem, może poezję. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak... Ona: głębiej! Ja mówię: głębiej to rotę. Nie rzuć im ziemi, skąd nasz ród. I tak się zatrzymałem. Mówię: co ja odpierdala? Czemu raz nie mogę usłyszeć: Paweł, za długi? Raz. Raz usłyszałem: Paweł, za długi, jak mnie z mieszkania wyjebali, za długi. I ona widzi, że już tutaj nic nie ugra, że tu nie mamy rezerw. I mówi: w takim razie, Paweł, potraktuj mnie bez szacunku. Boże, jest tyle opcji, co? Mówię: może cię na 80% wypłaty zatrudnię, co? Nie, nie? A ona mówi: jakimś tekstem mi rzuć, jakimś tekstem takim. I przez 5 sekund się zastanawiam, jakim tu tekstem w nią pierdolnąć, nie? I tak mówi: kurwa. Ty, a jak mnie podpuszcza? A jak ja coś powiem i ona się obrazi i się wyprowadzi do matki? I kolejne 5 sekund zastanawiam się, czy nie chce, żeby się wyprowadziła do matki, bo trochę spokoju. Ale on mówi: no dawaj, czymś mnie obraź. Ja mówię: nie, no nie będę cię obrażał. On mówi: no weź, obraź mnie. Ja mówię: nie, nie będę cię obrażał. On mówi: no weź. Ja mówię: nie. On mówi: weź. Ja mówię: mm-mm. On mówi: mm-mm. Ja mówię: mm-mm. I zawiał od tego okno i ona mówi: no dawaj, ty pizdo! Ja mówię: co ja znowu przez Łomżę przejeżdżam? Co się dzieje? Ale mówię: chcesz bez szacunku? Proszę, kurwa, bardzo. Jeszcze miałem skarpetki na nogach, to je zdjąłem, tak zrolowałem, zakneblowałem ją tymi skarpetkami. Mówię: bez szacunku, kurwa, proszę bardzo. Bez szacunku? Gotujesz gorzej od mojej matki, rozumiesz? W urzędzie, kurwa? W tartaku powinnaś się zatrudnić, bo jesteś w łóżku i kłodą, i deską. No, jej to nie siadło w ogóle, nie? Takie zrobiła tylko wielkie oczy i się przestała ruszać. Ona na dole, ja górę, ona tak na mnie patrzy. Ja mówię: udusiła się od tych skarpet. Ale pamiętam ze szkoły, jak to się sprawdza. Przyłożyłem lusterko do nosa, paruje. Mówię: oddycha. Chyba dobrze. Ale taka się zaczęła czerwona cała robić, tak się zaczęła trząść, tak się zaczęła ładować. Ja mówię: jak jakieś bajce, kurwa, chińskie. Ona teraz czakrę zbiera, jak mnie pierdolnie. Czymś to jest pomysł, to jest sytuacja bez wyjścia. Ona się już ładuje, kurwa, się taka robi cała czerwona. Takie trzecie oko się jej na czole już otwiera tutaj. No, żeby ci zobrazować, jaka to jest sytuacja. To jak ci się na przykład kibel zapcha, nie? I masz już to, że jest pełny, to tak pływa, masz takie Dobra, gdzie to gumowe? Kurwa, zawsze było. Spłukam i spłynie, kurwa. Nie spłynie, to nigdy nie spłynie. To już jest nie do odratowania. Jestem w takiej sytuacji życiowej. Już nie mam jak tego powstrzymać. Jedyny sposób, jak to mogę powstrzymać, to muszę jej zabrać powód do wkurwienia. I patrzę jej głęboko w oczy i mówię: kotek, to nie tak, że powiedziałaś: potraktuj mnie bez szacunku, i moje pierwsze myśli na twój temat są takie. Po prostu ja cały czas w trakcie seksu z tobą myślałem o swojej byłej. Wspominałem, że nie jesteśmy już razem, nie? Dzięki, Białystok. Tyle ode mnie. Nazywam się Paweł Gonkiel. Było zajebiście. Jest fajnie.